No dobra, żarty się skończyły i jestem teraz początkującym tatuatorem. Sorry, chcę zostać tatuatorem i nie wiem, nie mam pojęcia, co mam zrobić. Mam tutaj tatuażysty. Przedstaw się proszę naszym widzom. Siema, jestem Janek z Niemów Starej. Robimy z Kozakiem w studiu Mistral. Jesteśmy dwoma studiami w jednym, tak naprawdę każdy osobno, ale o to no nieważne. W każdym razie możemy zacząć ze sprzętem. Co mam właśnie zrobić? Jestem teraz osobą, która ma już ten sprzęt zakupiony. Tak, i teraz... Masz maszynkę cewkową, powiedzmy. Mhm. I żeby ją uzbroić. Oczywiście teraz robimy to bez rękawiczek, bo nie tak. Będziemy pracować na żywym człowieku. Ale w normalnych warunkach trzeba dbać o higienę. Zakładamy na clipcord. Może ja to założę, co? Proszę Cię bardzo. Z której strony zaczynamy? Od przewodu. Okay. Od jacka. Tak. Tylko najpierw sobie, wiesz co, powinieneś jakby poruszać całym tym przewodem, żeby go, w sensie całą tą folią, żeby ją tam rozkleić. Faktycznie, tutaj coś się dzieje. Wystarczy, żebyś sobie jak ją poruszasz, potem sam przewód będzie szedł i już będzie sobie to otwierał dalej. Jak parówka duża. Dokładnie. Żarty się trzymą. Dobrze. To mamy. Aha, dobra, i co teraz? A to musi być teraz chyba na samej górze, tak mi się wydaje. No. Dawaj. On sobie normalnie sam otwiera cały ten przewód. Podejrzewam, że tak. Tak. No i na zamykanie tego już każdy ma tam swój patent. Ja też teraz próbuję odnaleźć ten patent, ale muszę się nauczyć, tak? Dobra, jedno. Drugie, mamy. Przebiło się. I teraz, co teraz dalej? Dalej. Powiedz mi proszę. Podłączamy maszynę. Tutaj akurat mamy zasilacz pulsara. To jest produkcja naszych kolegów z Arstatu. Dobra, już hula. Ustawiamy sobie napięcie. Podłączamy stopkę. Jak teraz sprawdzić, czy ta maszynka jest dobrze ustawiona, tak jak to powinno być? Zależy, do czego ma być ustawiona, ale to jest akurat... No zaczynamy konturowanie. To jest dziwna jakaś konstrukcja z kotwą w drugą stronę, ale zasada jest ta sama. O. Ta maszyna akurat nie styka. Jest, gdzieś musi być zwarcie, dlatego że kotwa... Widzisz? Nie wraca na swoje miejsce. I to nie jest kwestia sprężyn. Jest po prostu ewidentnie zwarcie po ramie. Potrzebujemy innej cewki. Nie wiem, czy to wyciąć teraz? Nie, myślę, że... O, idą masz z lewej strony. Zajebiście, dzięki. No. Prawda, nie lubię tych stylajów, ale... A, ja szukam pasek, chyba. Generalnie spoko. 5,5V akurat do tego mi się wydaje. Okay. Na puch. No i musisz wziąć gryf. Wyjąć z opakowania. Wyjąć igłę z opakowania. Mogę to zrobić? Pewnie. Proszę Cię bardzo. I wrzucasz po prostu wrzucasz do gryfy. Ja sobie gryfę diamentuję pod kontur, ale teraz nie będziemy tego robić. I odkręć sobie śrubę. Aha. Nie zakłuj się, broń Boże. Chociaż teraz po co mi nic się nie stanie. No nic raczej. I koniecznie, jak zakładasz igłę, tak? Tym otworem w lewą stronę, jak patrzysz na maszynkę z przodu, w sensie o. No. Widać coś? Widać to idzie, co? Wykłada się. Tak, i dociskasz sobie. Jest. Tutaj też jest. I teraz jak tak, tutaj... teraz uważaj, żebyś się, wiesz... A nie, weszło w gryf, dobrze. Bo może być tak, że jeśli, wiesz, jeśli będziesz za bardzo grzebał, wiesz, zanim założysz całość, to możesz potem igłą, wiesz, jakby próbując założyć gryf, jakby zagiąć, powyginać igły, wiesz, o co chodzi. Wiem, o co chodzi. Że może nie trafić w otwór, trafić obok, wygiesz, to wciśniesz, wygnie się. Jak teraz ustawić, żeby to było... Pokaż, ja akurat robię tak, że...
Jeśli masz już ustawiony skok, tak? Który skok na śrubie, tak? To ja sobie zawsze wkładam igłę tak, żeby w pozycji jakby w pozycji górnej była na równo z dziobem. Okej. Okay. Zamykasz i powinno być tak tyle, ile powinno wyjść. Działa. Działa. Okej. Okay. Następnie bardzo, stopka masz. Następny krok. Cześć, jestem Stachu, tatuję w Mistra Altatu. Generalnie pracuję w bardziej realistycznych motywach, w cieniach oraz w kolorze. Okay. Pokażę teraz, w jaki sposób trzeba przenieść wzór z kartki na ciało. W tym przypadku na sztuczną rękę. Napisz na razie tutaj to, co chcesz. Zrób projekt po prostu tego, co będziesz chciał wytatuować. Normalnie takie rzeczy możemy robić albo ręcznie, albo na przykład poprzez drukarkę. Możemy zrobić projekt na komputerze i go zdrukować. Jest taka opcja, tak? Dokładnie. Coś takiego. Okej. Okay. Zasada jest dosyć prosta, że musisz to przyłożyć tą stroną ciemniejszą do góry i dokładnie obrysować ten twój projekt. Odrysować dobrze. Będą nam jeszcze potrzebne nożyczki. Nie mamy nożyczek, więc kolega tutaj poratował nas nożem. Profesjonalnie. Dokładnie. Najpierw sobie sprawdzimy jakość tego, co zrobiłeś. Bardzo ładnie. Elegancko. Teraz to wytnę. Dzięki. Okej, okay. I teraz dosyć proste, ale w sumie najbardziej skomplikowane. Mam tutaj taki środek do przenoszenia wzorów. Tak. Robię w ten sposób, odrobinę sobie wlewam na rękawiczkę. Oczywiście na ciele to jest tak, że najpierw musimy zdezynfekować skórę, żeby było wszystko poprawnie. Tutaj nie musimy tego robić. Nakładam dosyć cienką warstwę. Jest dosyć ważne, żeby nie było tego ani za dużo, ani za mało. Jeżeli będzie za dużo, wzór się rozpłynie. Jeżeli będzie za mało, po prostu nasz wzór się nie odbije w całości. Teraz po prostu trzeba na takiej zasadzie przyłożyć, starając się nie poruszyć oczywiście. Mocno przycisnąć, żeby się wszystko odbiło, tak? Tak, ale tutaj ważne jest też, żeby nie poruszyć. Dobrze. Bardzo dobrze. A co by trzeba było zrobić, jeżeli to gościu powie, nie pasuje mi to tak, chcę mieć trochę wyżej? A oczywiście jest możliwość zrobienia takiej korekty, wtedy na przykład skin septem trzeba zmyć, czyli tym samym środkiem, którym dezynfekowaliśmy skórę, zmywamy przy użyciu ręczników. I później jeszcze raz odbijamy z falki. Dobrze, mamy teraz. To tyle, teraz już można tatuować. Cześć, jestem Michał. Pracuję razem ze Staszkiem, Jankiem oraz Jagodą. Co byś chciał wiedzieć, jaki jest następny krok? Dobra, mamy już odbity wzór. Co teraz dalej? Załóżmy, że poczekaliśmy, że trochę wzór wyschnął, bo nie chcemy, żeby kalka nam się zbyt szybko starła. Oczywiście widzę, że nie wyschnął. Nie wysech. Rękawiczki widzę, już masz ubrane. Mam ubrane. Maszynkę masz podłączoną. Mam podłączoną. Tuż masz, ręczniki masz. Tak. No robisz. Robię? Robisz. Jakimś sposobem, jakimś kątem, czy jak? Przyjęty taki ogólnie jest kąt 45 stopni.
nachylenia. Wiadomo, różni ludzie różnie robią. Nie są to jakieś sztywne reguły. Tuszu nabierasz, włączając maszynkę do napięcia i delikatnie napełniając końcówkę wierzchu. No, musisz go bardzo napełniać, bo będziesz wtedy miał nadmiar. Wytrzyj końcóweczkę. I spróbuj zrobić pierwszą kreskę. No, zaczynamy wzór robić od dołu. Od dołu? Tak, tam aż trzemy zawsze na dół, żebyśmy sobie nie ścierali do góry, nie ścierali tego, co jest zostawione. Tak, chodzi źle na to, powiedzmy, magnes. Zdenerwowanie, rozumiem. Zdenerwowanie też. Zdecydowanie. Dokładnie. To jest klient, który jak nie wyjdzie, to się nie obrazi. Nie obrazi się. Tak. Rozmawiałem z nim wcześniej. Dzięki za rozmowę. Ktoś jest? Tak, jest. Generalnie tak, już taka sztuczna skóra, według mnie do nauki tatuażu już nie jest najlepsza, bo to już na chińskiej albo na kadach się uczyć. Nie ma jakby porównania, ten kontur wychodzi tu taki cieniutki, szary, powinien być czarny, ale widzimy, że jest zbita. Idziemy dalej. Chodzi o to, że skóra była podczas tatuowania nawilżona, wtedy tuż się lepiej wbija. Nie rani się tak skóry. To ma dużo wpływ na gojenie się tatuażu. Kontury zrobione? Zrobione. Czy chcesz wypełniać to, czy zostaje to? Na razie pani zostanie, bo... Najwyżej na drugiej sesji. No. Oczywiście dodatkowo płatny. Tak, no to co? Jak wrażenia po pierwszym tatuażu? No. Teoretycznie pierwszy. Czy powiem ci, że no, ludzie muszą mieć odwagę i też odwagę, żeby to wykonywać, bo łatwo na pewno komuś zrobić krzywdę, tak? Jak ci ręka zadrży, no ja w tej chwili tej pewności nie mam. No, trzeba jeszcze dużo nauki, dużo rysowania. Przede wszystkim, no nie wiem, patrząc po sobie, ja się uczę wcześniej głównie na znajomych, którzy wiedzieli, że zepsujesz to, zepsujesz, chcą cię tatuaż, chcę, żebyś się uczył i takie znajomości pomagają też, oczywiście wszystkim moim kolegom, którzy się przyczynili do tego, że teraz tatuję sobie własną skórę, bardzo dziękuję i pozdrawiam. Cześć, jestem Jagoda z Mistral Tatu i jesteśmy teraz na etapie... No skończyłem już tatuować, tak? To jeszcze trochę jest tuszu. Co dalej, nie? Dokładnie, teraz będzie trzeba to wszystko zmyć. Mamy tu taką fajną piankę. Okej. Okay. Wyciskać sobie, ile to potrzeba. To, żeby bezpośrednio na... Dokładnie, bezpośrednio na tatuaż. Ona dokładnie... Ja powinna zmyć ci całą, tak? Możesz jeszcze troszkę więcej. Ona powinna teraz ją rozsmarować, tak? Dokładnie. Mm-hmm. Na tej zanieczyszczonej części też. Puszę. Co ta pianka powoduje? Ta pianka dobrze rozpuszcza ten tusz, który jest wokół i przez to łatwiej jest po prostu doczyścić skórę. Okej. No dobra, spróbuj. No poszło. No. Możesz jeszcze raz, jeżeli dobrze mi doczyściłeś skórę. Spróbujemy. Thank you.
Dobra, mamy tu też taką mgiełkę, która zatrzymuje te pory. I się to tak nie sączy, szybko wszystko tak spryskujemy. Czekamy chwilę i możemy już szukać. Wycierać, tak? Czyli taki komplecik. No proszę. I co, teraz jest tatuaż oczyszczony i co, klient tak wychodzi do domu? Nie, dokładnie. Mamy taki, taki opatrunek, który zabezpiecza przed otarciami i urazami. Spróbuję go założyć, tak? Tak, musisz go, o, dokładnie, z tej strony odkleić, z drugiej strony robisz to samo. I musisz uważać przy naklejaniu, żeby nie zostawić powietrza między tym opatrunkiem a skórą, więc musisz wszystko... I to na suchą skórę, tak? Na suchą, dobrze wytartą. Oczywiście to nakładamy bez użycia wazeliny pod spodem. To są różne metody zabezpieczania tego tatuaża. No jeżeli masz taki mały napis, to powinno się wyciąć dookoła mniej więcej i zostawić centymetr odstępu. I co wtedy? Wszystko zaklejone. Odklejasz, próbujesz odkleić od tej strony i będzie taka błąka. To jest właśnie ten opatrunek, który... Można powiedzieć, że mi tu jest skóra na skórek, jest elastyczny. Dobrze, niech jest tak. Tak. Dobrze, i co? Teraz jest zabezpieczony, klient idzie do domu i co? Ściąga folię w domu i musi to dodbać, tak? To jest folia na 3-4 dni. Po 3-4 dniach zdejmuje się pod bieżącą wodą. Trzeba to odkleić delikatnie oczywiście, żeby nie naruszyć tego schodzącego naskórka, który będzie. Czyli rozumiem, jeżeli jest ten opatrunek, tak? To nie trzeba smarować, tak? Czyli jeżeli zdejmiemy ten opatrunek, to już jest jakby tatuaż wygojony, tak? Dokładnie. Okej, okay, czyli takie czarodziejstwo, takie magia. A jeżeli nie używamy folii, to jest metoda, jaką ja też znam, tak? Czyli ja na to mówię na mokro, to można przemywać, tak? Takimi specyfikami. Dokładnie. Soft cleaning gel i później smarować kremem. I takim samym sposobem też dobrze to się zagoi. Trzy to folia, trzy kremy i tak się tatuaż dobrze zagoi, tak? Dokładnie. Decyzja należy tylko do nas, jak my po prostu chcemy... Zadbamy. Tak. Okej, okay, także wszystko wiemy. Także od początku do samego końca teraz pokazano mi, jak się powinno rozpoczynać te tatuowanie i też kończyć. Także mam nadzieję, że ten odcinek Wam się przyda i że się Wam spodobał. Jeżeli spodobał się ten odcinek, dajcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o dzwonku, żeby mieć wszystkie odcinki na bieżąco. Subskrybujcie kanał, polubcie poradnik na Facebooku, na Instagramie i wszystkie pozostałe informacje, gdzie uzyskać różne produkty do pielęgnacji, macie w opisie, jak również linki do salonów tatuażu, którzy mi dzisiaj pokazali, jak się powinno porządnie rozpoczynać przygodę z tatuowaniem. Dziękuję Wam bardzo i do następnego razu. Hej!